Dzisiaj będzie o czymś, co na pewno z wielu z Was widziało i na pewno nie do końca rozumiało, o co w tym chodzi. Dlaczego Żydzi podczas modlitwy kiwają się do przodu i do tyłu? Postaram się rozwiązać zagadkę kiwających się modlących Żydów. Wbrew pozorom nie jest to wcale takie trudne pytanie, choć nie każdy zna na nie odpowiedź. To kiwanie z języka jidysz nazywa się shackling i jak wszystko w judaizmie musi mieć swoje korzenie w tradycji i prawie żydowskim. W źródłach żydowskich, a dokładnie mówiąc w Talmudzie, wspomniane jest, że rabbi Akiva, jeden z najwybitniejszych rabinów w historii judaizmu, zaczynał swoją samotną modlitwę w jednym rogu synagogi i kończył ją w przeciwległym rogu synagogi. Spowodowane miało być to jego ciągłymi pokłonami w stronę Boga oraz wszelkiego rodzaju ekspresjami, jakie okazywał swoimi ruchami. Później tego typu ekspresje podczas modlitwy prawie zupełnie zniknęły z tradycji judaizmu. Pojawiały się to tu, to tam, w mniejszej lub większej formie, jednak kiwanie się podczas modlitwy na stałe do tradycji żydowskiej weszło dzięki hasydom, którzy to bardzo podobnie jak rabbi Akiva okazywali wszelakie ekspresje podczas modlitwy. Jedni się kiwali, inni skakali, jeszcze inni klaskali lub tańczyli. Wszystko to miało na celu zwiększyć coś, co nazywa się kawana. Czegoś, co prostym językiem chyba mogę nazwać pewnego rodzaju zapałem do modlitwy, połączonego z radością i okazywaniem tej radości. Hasydyzm tłumaczy dzisiaj owe kiwanie podczas modlitwy, że właśnie w ten sposób, kiwając się, wizualizujemy naszą duszę, a dokładnie mówiąc zachowanie naszej duszy, która to z radości podczas modlitwy chcesz wyskoczyć z naszego ciała i nie potrafi ustać w jednym miejscu. Natomiast w tak zwanej Księdze Przysłów, tłumacząc nazwę księgi na język polski, możemy znaleźć informację, że dusza jest jak płomień świecy, który to rusza się na wietrze i wygląda tak, jakby chciał się oderwać od świecy i ulecieć w górę, prosto do nieba. Dlatego właśnie nasza dusza podczas modlitwy stara się wyskoczyć i ulecieć wysoko. Również król Dawid w jednym ze swoich psalmów mówi o tym, że powinniśmy czcić Hashem wszystkimi swoimi kończynami, ale też i mową, sercem, duszą i rozumem. Mówi on też, że powinniśmy modlić się całym swoim ciałem. Dlatego właśnie dzisiaj wiele ludzi poprzez ruchy ciała, przez kiwanie się do przodu i do tyłu, w pewien sposób wypełnia ten nakaz wysławiania Boga, Hashem, całym swoim ciałem. Są źródła historyczne, które mówią o tym, że kiwanie i wykonywanie różnych innych ruchów w czasie modlitwy było praktykowane głównie przez tych, którzy uczyli się Tojry przez cały dzień i większość nocy. Dzięki właśnie tego rodzaju ruchom mogli utrzymać się w całkiem niezłej kondycji fizycznej albo po prostu poprawić swoją kondycję fizyczną po wielogodzinnym siedzeniu i nauce. Ludzie z boku, widząc tego typu zachowania, ludzi, którzy uczą się cały dzień i większość nocy, widząc to, że oni kiwają się, wykonują jakieś ruchy podczas modlitwy, zaczęli ich po prostu naśladować. Ludzie po prostu myśleli, że jest to być może jakaś lepsza forma modlitwy, skoro święci ludzie, którzy uczą się dzień i noc, wykonują te ruchy, to może i my zaczniemy. Ale kto by tam wierzył źródłom historycznym? Średniowiecze, nuda. Dziękuję wszystkim za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie na e-mail.
Ja jak zawsze postaram się pomóc najlepiej jak potrafię. To do następnego razu. Lahaim!